Widajcie rodacy. Ciężko być innowacyjnym, jeżeli chodzi o naświetlacze do kulek, ale takiego, który generuje kolory tęczy, jeszcze nie widziałem. Oto Ejstech Bifrost. Sprzęt przychodzi do nas w bardzo małym kartoniku i z przodu jest fotka produktu. To z tyłu producent wypisał nam detale techniczne urządzenia. Po otwarciu opakowania znajdziemy kabelek USB typu C do ładowania Bifrosta, jest przejściówka M14 do M11 z imbusem do łatwiejszego przykręcenia albo odkręcenia, a ostatnim dodatkiem to instrukcja obsługi z wszystkimi detalami odnośnie urządzenia. Warto na nią zerknąć przed zabawą z tym naświetlaczem. Tak wygląda najnowszy ejstech. Waży malutko, bo 61 gramów, i ponownie, jeżeli chodzi o jakość, i użyte materiały, nie mam się do czego doczepić. Cały, zrobiony z mocnego aluminium w technologii CNC, a dodatkowo odporny na warunki pogodowe. Wygląd mi się podoba, taki lekko futurystyczny. Na bokach nie ma nic, tylko na jednej ze ścianek jest na biało nadrukowane logo producenta, plus unikalny numer seryjny. Pod spodem jedynie informacje Made in Taiwan, i tam dokręcamy sobie nasz adapter łączący naświetlacz z naszą giwerą. To z przodu dzieje się tak naprawdę magia. Tam producent umieścił dość mocne trzy LEDy, które będą generować imitację płomieni, a do wyboru mamy 7 różnych kolorów, o których już zaraz. By dostać się do środka trzeba odkręcić spód. Teraz mamy dostęp do ładowania urządzenia przez port USB. No i są dwa przyciski dzięki którym ustawimy tryb działania. Łącznie mamy ich 11. 7 stałych kolorów i 4 różne efekty łączone. Je wszystkie naraz. Oczywiście poza imitacją płomieni sprzęt naświetla kulki i współgra poza standardowymi zielonymi nawet z żelowymi bibiskami. Słowem jeszcze Zakończenia, zanim przejdziemy do testów, ja używam kulek Extreme Precision od Eistecha. Bardzo dobre bibiski, świecą długo, jakość wykonania topowa, a przede wszystkim każda z nich jest jednakowa i ważą dokładnie tyle samo. Ja na chwilę obecną mam swojego SARA-9 napędzanego gazem, no i trzymajcie testy, jak to u mnie wygląda. Producent oczywiście słusznie mówi, że im wasza broń wytwarza więcej gazu podczas strzelania albo obok macie odpowiednie warunki atmosferyczne, to tym bardziej efekt będzie widoczny. Niemniej jednak trzeba przyznać, że kolory są bardzo jasne i wyraźne, a efekt tenczy jest również widoczny, no i mam nadzieję, że to będzie widoczne na nagraniach. Po Odstawieniu bifrosta automatycznie się wyłączy po 5 minutach bezczynności, by oszczędzać baterię, a włączy, gdy tylko wykryje ruch. Super patent. Reasumując, jeżeli szukacie naświetlacza kulek z jednocześnie imitacją płomieni, której to kolor dodatkowo możecie zmieniać, nie szukajcie dalej. Jakość wykonania topowa, a bateria wytrzyma minimum 12 tysięcy strzałów. Cena około 370 zł z oficjalnej strony. No i zdecydowanie kupując bifrosta, będziecie się wyróżniać na strzelankach i na pewno nie będziecie zawiedzeni, jeżeli czegoś takiego szukacie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.